że jest żywot pośredniejszy. Jan Kochanowski, pieśń piąta. Panie jako bardzo błądzą. Ta pieśń pochodzi z pośmiertnie wydanego tomu Fragmenta albo pozostałe pisma. I niespodzianka. Mimo swojego smutnego i refleksyjnego charakteru, nie jest to pieśń żałobna, chociaż taką się na początku zdaje. Nie jest w żaden sposób związana z obrzędem pogrzebowym, a opowiada o boskiej opiece. Ja natrafiłam na tę pieśń, snując się po tradycyjnych internetach. Można ją tam znaleźć. I wracając do boskiej opieki, to jest ważny motyw w niej. Ona jest o tym, żeby nie zapominać o tym, że jesteśmy opieką siły wyższej jakiejś otoczeni, nawet wtedy, gdy nam się zdaje, że nie jesteśmy. Nawet wtedy, gdy nam się zdaje, że Bóg nas zapomniał. Jest to oczywiście też stały motyw wielu religijnych utworów. I tu oczywiście odniesienie do Boga, tak jak go opisujemy w narracji chrześcijańskiej, są bardzo wyraźne i wprost. Na przykład tak. Wzywałem Cię, wieczny Boże. Panie, znać, żeś mię Ty bronił. Albo będę Ci, mój Panie, dziękował. Tutaj nie ma tajemnic. Z kim rozmawiamy? Komu dziękujemy? Ale jeżeli pominiemy to, to na pewno każdy z nas przypomni sobie jakąś sytuację, gdzie uniknął jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa. Albo zupełnie przypadkiem właśnie udało mu się coś zrobić, czegoś nie zrobić. Wyszedł z domu kilka minut wcześniej, minutę później. I wszystko dobrze się skończyło, właściwie nie wiadomo dlaczego. Może dzięki przypadkowi? Nie wiemy. Różnie to nazywamy, tak? W każdym razie ten obraz opieki siły wyższej nad bezbronnym człowiekiem, tak jak jest w tej pieśni, bardzo do mnie przemówił. I dlatego postanowiłam tę pieśń wykonać. A że miałam okazję zrobić to w towarzystwie znakomitego muzyka Michała Górki, no to tym bardziej należało to zrobić. Gdyż Michał Górka gra na tagelharpie. Tagelharpa to jest instrument, który pochodzi z krajów północy, z terenów Półwyspu Skandynawskiego, nie wiadomo do końca chyba, skąd dokładnie. I pierwsze jego przedstawienie jest w katedrze Trondheim w Norwegii z XIV wieku. Michał oczywiście gra na replice tego instrumentu współcześnie wykonanej. I muszę powiedzieć, że to nie tylko wspaniale brzmi, ale też bardzo dobrze wygląda. Właśnie tak. Panie, jako bardzo błądzą, którzy Cię niedbałym sądzą, a iż prawie żadnej rzeczy nie chcesz mieć na swojej pieczy. Nie wiem, czego więcej trzeba, przeciwko nim świadczą nieba, świadczą gwiazdy niezliczone, na powietrzu zapalone. Kiedy słońce swego wschodu albo chybiło zachodu, kiedy miesiąc jasne rogi skłonił od swej zwykłej drogi, toż nam i ziemia zeznawa, która pewnych czasów da zboża w wielkiej obfitości, synom ludzkim ku żywności. Niechaj źli we złocie chodzą i nad lepszymi przewodzą, jednak złe sumienie mają, sądu Twego się lękają. A ja patrząc dalej, szczęście złego człowieka, im dalej, tym pewniejszy, że jest żywot pośredniejszy.
wieczny Boże, idąc wieczór na swe łoże, wzywałem Cię o północy, a byłeś mi ku pomocy. Nieprzyjaciel stał nade mną, mógł uczynić wszystko ze mną. Spałem jako zarzezany, on mi nie śmiał zadać rany, a na pierwsze me ocknienie i słów kilka przemówienie, Panie, znać, żeś mnie Ty bronił, uciekł, a nikt go nie goni, a co mnie był nagotował, to sam mało nie skosztował, bowiem od wielkiego strachu wypadł oknem na dół z gmachu. Zatrzymane.